19. kolejka Tauron Basket Ligi. Polski Cukier Toruń podejmuje dzisiaj Beniaminka, rozgrywek drużyny BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski. Łukasz Maleszewski, witam Państwa serdecznie. I w kontrataku za 3 punkty trafia Michał Michalak. Wiśniewski. Gibson, dobra zasłona w tej chwili od Stefana Milosewicza. I jak na razie wszystkie punkty zdobyte przez Torunian to rzuty z linii 6,75. Nie może się jak na razie wstrzelić w kosz toruński Alexis Wangmene. Kolejna jego nieudana próba z pół dystansu. A dany Gibson pokazuje, że jest bardzo dobrze dysponowany, jeżeli chodzi o rzuty z dystansu. On utrzymuje wysoką formę od początku tegorocznych rozgrywek. Jak na razie wszystkie swoje punkty Ostrowianie zdobywali z linii rzutów wolnych. Na Torunianie po raz pierwszy z pół dystansu Christo Nikołow. Bardzo łatwo w tej chwili poradził sobie jeden na jeden, ale zablokowany przez Kornienkę Nikołow. Szybko jednak poprawiają i kończą swoją akcję skutecznym rzutem Ostrowianie z numerem 23 Curtis Milicz. Bardzo ładna dograna teraz piłka pod kosz przez Wiśniewskiego do Milosewicza i są kolejne punkty z bliskiej odległości od kosza Nikołow. Przechwytuje piłkę Wiśniewski, jeszcze walka o nią z Sulińskim. Sprytniejszy kapitan twardych pierników. Wiśniewski po obwodzie wymieniają podania Torunianie. Teraz dobrze dostrzeżony pod koszem Krzysztof Sulima. Fantastyczna akcja Torunian. Rozgrywający drużyny Stali Ostrów. Miał sporo miejsca teraz Michalak. Spóźniony był Curtis Milicz. Momentalnie wykorzystał tę akcję, ale to Torunianie mają swoją akcję ofensywną i ponownie z dystansu. No prawdziwa kanonada za 3 punkty w wykonaniu twardych pierników w tej pierwszej kwarcie. Niedźwiecki próbuje z dystansu, no i pokazuje nam polski środkowy, że nie tylko gra pod koszem jest jego domeną, na plus w wykonaniu rezerwowego środkowego drużyny BM Slam Stali Ostrów. Zastąpił Alexisa Wangmene i jak na razie jest to bardzo udana zmiana. Teraz jednak Niedźwiecki nie poradził sobie w grze 1 na 1 z Krzysztofem Sulimą. Są kolejne punkty środkowego polskiego cukru. Jest również Markif Cummings, który próbował teraz dogrywać do kosza. Piłka jeszcze przypadkowo trafiła do Bochny. No i Bochno pokazuje to, z czego słynie, czyli skuteczne rzuty z dystansu. No, rozpoczął ten mecz z ławki rezerwowych Piotr Niedźwiecki, a w tej chwili jest najskuteczniejszym graczem drużyny BM Slam Stali. Teraz ponownie próbował za 3 punkty, ale fantastyczna teraz dobitka Dishon Delaney'a. Pofrunął w tej chwili amerykański skrzydłowy Ochońko. Z dystansu po raz drugi trafia Marcin Sroka. Prowokujące jeszcze gesty Marcina Sroki, pokazujące, że trafił tuż przed nosa Maksyma Kornienki. Ale grają Torunianie. Gibson, on rewanżuje się skutecznym rzutem z dystansu. Gibson. Znaleziony w rogu parkietu, niepilnowany. Maksym Kornienko i on również trafia z dystansu. Ponownie Sroka z dystansu, ale nieskutecznie. Cummings z Gibsonem. W tempo podanie w powietrzu i tak zwany alley-oop. Efektowna akcja w wykonaniu Amerykanów w barwach twardych pierników. Ochońko. Odważnie pod kosz w tej chwili rozgrywający Stali Ostrów zdobywa swoje pierwsze punkty. Michalak, ponownie Gibson. Z dalekiego dystansu dany Gibson ponownie skutecznie i to już będzie jego czwarta trójka w dzisiejszym spotkaniu. Milicz. Doświadczony rozgrywający trafia z dystansu 34-latek. Pierwsze udane wejście i skuteczny rzut za 2 punkty w tym meczu danego Gibsona. Poprzednio wszystkie jego skuteczne akcje były z linii 6,75. Suliński tam zaplątał się gdzieś pod łokieć Krzysztofa Sulimy. No, ekwilibrystyczne było to wejście.
spora zmienność w tym meczu koszykarzy twardych pierników. Trafia Christo Nikołow. Ochońko. Znaleziony na obwodzie Milicz. Jeszcze Nikołow. Bardzo łatwo poradził sobie Bułgar z defensywą twardych pierników. W odpowiedzi indywidualna akcja danego Gibsona. Ochońko, jak na rozgrywającego przystały, on również potrafi przyłożyć z dystansu. Pierwsza trójka Tomasza Ochońki w dzisiejszym spotkaniu. Gibson, bardzo ładne wyjście w tej chwili na pozycję i spóźniony Tomasz Ochońko, ponownie skarcony rozgrywający Stalówki. Ale szybko też odpowiada trafieniem z zaułku Adrian Suliński. Nie pozostawia ani centymetra do rzutu z dystansu. Teraz Gibson uwolnił się spod opieki Ochońki, ale nie trafił. Jeszcze Milosewicz. Są punkty pochodzącego z Czarnogóry środkowego. Powalony w tej chwili Gibson w czwórkę, bronią w tej chwili Torunianie. Tym razem, zdaniem arbitrów, to Łukasz Wiśniewski próbował nabrać pana Karola Nowaka. I za tak zwane flopowanie, czyli próbę wymuszenia przewinienia ofensywnego, kapitan twardych pierników ukarany przewinieniem technicznym. Teraz dany Gibson cały czas przy wyższym sroce. Próbował Ochońko z dystansu. Jest kolejna zbiórka ofensywna. No i Dishon Delaney ponownie pokazuje nam, że ma dynamit w nogach. Punkty zdobyte po ofensywnej zbiórce amerykańskiego młodego gracza. A teraz przewinieniem technicznym za próbę wymuszenia przewinienia. To, o czym wcześniej wspominałem, został ukarany Marcin Sroka. Wiśniewski. Odcinany od piłki w tej chwili Gibson, teraz rozgrywający przy piłce. I trafia po dłuższej przerwie Michał Michalak. Dishon Delaney. Milicz łatwo postraszył i zwiódł Wiśniewskiego. Podszedł bliżej i za dwa punkty trafia rozgrywający. Poślizgnął się w tej chwili Wiśniewski, łatwo przechwytuje piłkę Curtis Milicz. Bardzo ładna dwójkowa akcja w tej chwili danego Gibsona i Krzysztofa Sulimy. No na takie akcje liczą właśnie kibice w Toruniu. Nie decydował się na grę 1 na 1, choć miał przeciwko sobie niższego wiel danego Gibsona. Teraz ponownie z pół dystansu indywidualnie Curtis Milicz. Dishon Delaney. Nikołow. Jeszcze skuteczna dobitka pod koszem Marcina Sroki. Milicz. Nikołow z dystansu. Długo był niewidoczny Bułgar Christo Nikołow. Do przerwy bez punktu. No a teraz już w tej drugiej połowie Nikołow ma 10 oczek. Nieskutecznie gracze gospodarzy. Szybka akcja zespołu gości i trafia Christo Nikołow. Tak więc zapewne będą próbowali szukać swoich szans i okazji do rzutów z dystansu. Jest Srok, ale zablokowany przez Cummingsa. Ostatnie sekundy tego pojedynku. Milicz z dystansu, tylko w obręcz. Jeszcze Marcin Sroka. Również przestrzelony ten rzut i szansa na kontratak. Ależ podanie. Szkoda, że nie opanował tej piłki w pierwsze tempo w tej chwili. Wiśniewski, ale poprawka przednia w wykonaniu Markifa Cummingsa. Na koniec tego pojedynku pofrunął nam Markif Cummings efektownie.